Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Lipca 2009. Co? A co ja powiedziałam? 20? Nie wierzę. Spojrzałam i powiedziałam 20, mimo że zobaczyłam 5. Dobra. 5 lipca 2019 roku. Piątek. I godzina dokładnie, przeczytam ją, jest 20.02, stąd ta 20. Jest z nami dzisiaj... Alicja, cześć. Monika. Daria. Adam. Martyna, ale ja tu byłam ostatnio, więc... Alicja. Lechu, jesteś? Nie. Siema. Ale nie będziemy mówić, o czym nie będziemy mówić, prawda? Nic nie mówimy. Opowiadaj, co u ciebie słychać. Tak jak policzyliśmy, byłaś u nas, kurde, styczeń 2000, ile patrzyłyśmy, 16 czy 17? 17. Mamy 19, więc w ogóle kosmos totalny. Opowiadaj, co u ciebie się przez ten czas działo. No dzieje się cały czas, no sporo gramy ostatnio właśnie. Dużo imprez było, jest, będzie, dzieje się. No. Czyli co, przez cały czas przy jakiej muzyce trwasz? Coś się zmieniło? Co, jakie nowe płytki? No bo przez 2 lata to pewnie trochę się zrobiło. Nie no, cały czas drum, bass, tech step, teraz ostatnio dużo neurofunku gram. I od czasu do czasu jakaś szanta się znajdzie, prawda? A tutaj może teraz chwilkę dam ci spokoju. Nie wiem, czy chcesz znać następne pytanie, żeby się przygotować? Czy znienacka sobie życzysz? Będzie znienacka, dobra. Czyli ta trudniejsza wersja. Opowiadaj, co tam u ciebie, co sobie robisz i co cię dzisiaj do nas sprowadziło? Dzisiaj przyjechałam z Alicją, wspierać ją tutaj duchowo. Na pewno zapraszam was na niesamowite przeżycie, które zawsze kojarzy się mi, przynajmniej z Alicją, ponieważ ona znakomicie gra. Wpadajcie na jej imprezy, im was więcej, tym lepiej. Ona to lubi. To jest dopiero menago, to jest menago, nie mówi o sobie. Tylko jest promotorem, takim jesteś. Czyli już wiemy, że jesteś promotorem. I czym jeszcze się zajmujesz? Przede wszystkim jestem tutaj duchowym wsparciem. Mentorem bym chciała powiedzieć, ale niestety nie mogę tego powiedzieć, ponieważ Alicja ogarnia znakomicie wszystkie kawałki. Przede wszystkim szuka nowości. Na pewno jeżeli chcecie usłyszeć coś ciekawego, coś nowego, to na pewno u niej, na jej setach. Tak, jak to znaczy ja wychodzę z założenia, że jakby osoba, mentor, nie może powiedzieć, że jest mentorem dla kogoś, bo to chyba ta druga osoba musi powiedzieć, że to jest mój mentor, nie? To chyba w tą jedną stronę też kiedyś Lechowi to tłumaczyłam, że to tak działa. Tak jest. Tego nie powtórzę, pozwól. Chyba, że chcesz sam powiedzieć. Nie było. Nie było. No dobra, dobra. Zabrzęczało ci w zębie, dobrze. Ciekawa jestem, co w tym zębie takiego tam brzęczy. Ale nadal wiesz, jakby nie mówisz o sobie. Ja przez cały czas dążę do tego, żebyś opowiedziała coś tak prywatnie o sobie. Alicję poznałam w zeszłym roku. Zainteresowała mnie swoją twórczością. Generalnie wcześniej bardzo lubiłam techno, zresztą
cały czas lubię, jeżdżę na festiwale techno. Natomiast drum and bassami zainteresowała mnie Alicja bardzo. I jestem jej za to wdzięczna. Ponieważ no, jest to naprawdę przyjemna muza. To bym mógł okazję dzisiaj sprawdzić. Na pewno. No to jak tak dużo wiesz o tutaj naszej kochanej koleżance, to powiedz jeszcze, jakie jest jej pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Boże. Mogę wam powiedzieć z całą pewnością, że jest to płyta winylowa. Czy to prawda? W sumie tak, no w sumie zgadzasz. Właśnie pamiętam, jak tata puszczał mi płyty z gramofonu i nawet dostałam w prezencie ze 30 płyt takich, wiesz, Rodowicz, tam Truba Duży i tego rodzaju. I do tej pory mam to w domu, czasami nawet sobie puszczę. No. Ja też, jeżeli chodzi o winyle, to mam też takie wspomnienia, że też miałam bajki na płytach i z moją siostrą na zmianę puszczałyśmy te, które się bardzo lubiło. Ja lubiłam płytę małe WW, co w ogóle nikt tego nie lubił w domu i na dwie płyty, które moja siostra puszczała, ja tylko raz mogłam puścić WW i tak przez cały czas puszczała, ona różne wybierała, a ja WW, WW, WW. WW, a potem powstało WWO, dobra. Wydało się, to tak to powstało. Usłyszeli, że to jest WWO. Ej, ale coś w tym jest, bo oczywiście potem było rzeczywiście WWO i to dosyć sporo, taka prawda. To mój pierwszy winyl puszczony, no to Lesiu, pierwsze miejsce masz. Pierwszy odsłuchany winyl to był u ciebie. A pamiętasz, co to było? A kiedy to było w ogóle, pamiętasz? Lata temu w ogóle, na początku no, naszej znajomości, jak się poznaliśmy. Ale co to było? Lechu raczej nie będzie pamiętał pewnie. Nie będzie pamiętał. Było tyle podpuszczonych. Tak, od jednej się zaczęło, a potem już jeszcze się nie skończyło po prostu. A u ciebie jak tam winyle? No, słabiutko. Niestety nie miałem takiej okazji. A kiedy pierwszego winyla usłyszałeś, pamiętasz? Na UDS-ach chyba. No, na UDS-ach. 2016, więc niedawno. Niedawno. Wszyscy, chciałam powiedzieć, że wszyscy nadal mamy takie żywe wspomnienie z winylem, co to jest, uważam, bardzo fajne, bo naprawdę to zanika. Na rzecz jednak MP3 i CD strasznie szybko to się zmienia. Strasznie szybko to się zmienia, no ale takie życie. A cóż tutaj jeszcze tak, wspomnienie już twoje, że tak powiem, pierwsze znamy, a czy jeździłaś na kolonie? No tak, no jeździłam. A gdzie jeździłaś na te kolonie? Pierwszy raz byłam chyba na Białej, rzeka Biała, to chyba dosyć niedaleko było. No, ja tam miałam, nie wiem, 8-9 lat, coś takiego. I co tam się działo? Miałaś już takiego kolegę, który ci się podobał? Tak zwaną miłość kolonijną? Nie, ale pamiętam, że kolkę miałam tam. I zwijałam się z bólu w łóżku. To jest takie moje wspomnienie z kolonii. Ale... Nie kolega, ale kolkę. Więc jakby ja widzę tutaj połączenie jakby tych dwóch rzeczy dosyć tak porządnie, prawda? Także okej. Myślę, że to będzie trzeba zapisać w zeszycie. A propos zeszytu, to te osoby, które u nas nie były, chciałabym powiedzieć, czym jest zeszyt. Już jest trzeci tom. Od 4 lat na każdej audycji nam się ludzie podpisują. Oczywiście ja założyłam, że będę wklejała tam zdjęcia, dlatego właśnie zawsze są robione zdjęcia, ale nigdy są niepuszczane w internet. To jest najgorsze, ja tego nie potrafię. To jest dla mnie tak ciężkie. Chociaż rok temu, czy 2 lata temu, naprawdę rok,
wszystkich zdjęć wrzuciłam na tym, na Instagramie. Ludzie zaczęli pisać, żebym przestała spamować i że to nie o to chodzi w Insta. Data kto? Data kto i jazda. I lecimy, nie? Po prostu 4-5 audycji dziennie i dalej. Następny dzień, następny. No trochę to trwało i myślę, że teraz szykuję się do tego samego, ale już napiszę na samym początku, że teraz spamuję. Kto tego nie wytrzyma, to od razu informuję na bieżąco. A kto chce sobie zobaczyć ostatni rok, to zapraszam na Insta i lecimy. Lecimy cały rok taki. Dobra, czy mówimy o imprezach dzisiaj? To Monia, może opowiedz, jedziesz teraz na jakiś plenerek? Jadę. Super plener, w którym cieszę się, że będę mogła brać udział. Organic Festival Sulejów. Dokładnie biała, tak? Sprawdzałam przed chwilą, ale nie chcę źle powiedzieć. Biała chyba, tak? Nie chcę źle powiedzieć. Ale biała. Typ jest jeden. Rzeka biała prowadzi do białej. Nie kolegów, tylko kolegów. A propos tej zabawy, która tutaj teraz ma miejsce, no to będą to 5 dni niesamowitej zabawy od środy do niedzieli, 10-14 lipca. Niesamowita ilość DJ-ów z całego świata, z Niemiec, z Czech, z UK, ze Stanów, naprawdę pod względem muzycznym, szapoba, kosmos. Ale co jest fajnego też w tym festiwalu, co mnie tak osobiście kręci, to, że będzie możliwość takiego samorozwoju. Masa warsztatów od jogi po takie wchodzenie w siebie, w sensie medytacyjnym, w sensie odkrywania swoich kart jakichś, czegoś, co może gdzieś tam w nas siedzi. Naprawdę warsztaty taneczne. Będzie kino plenerowe, będą food trucki, będzie stoisko z czajem, gdzie będzie można się wychillować, zjeść coś dobrego, odpocząć. To wszystko nad rzeką, więc jakby energetyka już sama tego miejsca przyciąga. Jest to na obszarze Natura 2000, więc no niewątpliwie przepiękny krajobraz, tak? No tak jak mówię, no mocna energia, niesamowici ludzie, super muzyka, naprawdę parę dni... Na pewno dwie wejściówki pojedyncze będą dzisiaj do wygrania. Tak, dwie pojedyncze. Tutaj wy jako Radio Broken Minds zadecydujecie, kto wygra. Zrobiłam taki mini konkursik, żeby na waszej stronie ludzie pisali, dlaczego wy właśnie powinniście wygrać ten bilet. Bądźcie zabawni, kreatywni, szaleni. Pójście flow fantazji, najśmieszniejsze, najfajniejsze opisy wygrywają. Tutaj w waszym jakby geście jest, żeby zadecydować, kto wygra. Serdecznie zapraszam, naprawdę moc, energia, endorfina. Wow, to była dopiero... To było po prostu, to jest Monia po prostu w tym momencie. My ci to, co teraz powiedziałaś, wrzucimy w MP3 albo po prostu MP4 utniemy cię i po prostu lecisz z reklamą tego. Ja myślę, że potroisz ilość osób będących, naprawdę. Pięknie wszystko powiedziane, bardzo dużo rzeczy. Kogo to zainteresuje, ten od razu będzie wiedział, że to jest miejsce dla niego. A oprócz tego te dwie wejściówki chciałabym zauważyć, że pierwszy raz jestem w jury. A po prostu zawsze tak chciałam. Organic Festival spełnia marzenia. Dziękuję Organic Festival, naprawdę. A jeżeli rzeczywiście chodzi o te wejściówki, to poczekaj, gdzie mają ludzie pisać? Na stronie wydarzenia dzisiejszego z audycji zapraszamy, tak jak mówię,
Fantazja. W komentarzach. Tak, piszcie w komentarzach, jak najbardziej, pod streamem wydarzenia. Ja już się nie mogę doczekać. Jeszcze bardzo ważna rzecz, bo wiem, że będzie tam też magiczna strefa dla dzieci, także wszelkie osoby, które też chcą z dziećmi przyjechać, serdecznie zapraszam. Czyli też dla dzieci możecie, nie wiem, czy w wydarzeniu ujęliście, jest zawsze taka opcja również dla dzieci, czy bezpieczne dla dzieci, coś takiego, możecie to tam zaznaczyć spokojnie sobie w takim razie. No. I cóż, Lechu, ty chcesz o jakichś imprezach jeszcze mówić dzisiaj, czy już będziemy tam grać trochę? To chyba Jurek coś może mówić o tym? A, to wy możecie... No tak! Nie, no przecież... Ja jestem Lechu. Zbigniew. No to mów. Tak, także 13 lipca zapraszam do klubu Spalenie Słońcem na Ofie. Będzie impreza, główną gwiazdą będzie Pylon, Krusty, FM. Tam jeszcze chłopaki z ekipy będą grać. No i zapraszam serdecznie. Pięknie również. To jest drugi styl, który dzisiaj reprezentujemy. A Lechu teraz Lechu przedstawi. Ty się zastanów też może nad przedstawieniem jakiejś imprezy, chociaż ty już Aliszę przedstawiasz dzisiaj, więc w sumie każdy coś przedstawia. Zastanów się, co chcesz przedstawić, a teraz Lechu przedstawia. Ja dzisiaj głowę przedstawiam sobie. Przestawiam sobie głowę. To tak. Nie, bo jeśli chodzi o imprezy, z jakimi gdzieś tam się jesteśmy związani, to jest też Basiver, który odbędzie się pod koniec lipca w Płocku. Tam wszystkie informacje u nas można znaleźć na stronie, też jest wydarzenie podpięte, można zobaczyć sobie tam, kto będzie grał i kiedy, wszystko w Płocku, w czasie, kiedy to będzie Audio River tak naprawdę, no to wtedy w sumie. No, także to jest jeden temat, drugą sprawą jest, są inne festiwale, które się odbywają gdzieś tam sobie w różnych miejscach dziwnych, także też gdzieś tam są, w tajnych miejscach, dzieją się w lasach, na polach, także też tam myślę, że będzie wesoło. No i co? Tyle ode mnie. A teraz Alicja, możesz już się przygotować do tego. To ja tylko może jeszcze powiem, że ze względu właśnie na te imprezy, które gdzieś się kiedyś tam dzieją, to właśnie z tego względu w następnym tygodniu będzie audycja w czwartek, ale też o 20:00. Serdecznie zapraszamy i... My tu jesteśmy. Czy my przechodzimy na YouTube'a, czy zostajemy na Facebooku? Myślę, że przejdziemy na YouTube'a, ponieważ nie będziemy tutaj, że tak powiem, tak, że przerwie nam. Także poczekajcie chwilę, zresztą zaraz zostanie odpalony ten link do YouTube'a, to potrwa dosłownie minutę i będziecie mogli się tam, że tak powiem, wklikać. Cudownie, także poczekajcie sekundkę, a będziecie mogli się wklikać, a ja tutaj... Pozwolę sobie przestawić kamerkę i za chwilkę gramy.
Thank you.
Thank you.
chanter ma chance crank. Pas toujours mollusque. Souviens-toi. Pourquoi ne pas chercher la raison de tes tourments dans l'étude moléculaire de tes propres larmes? Larmes. 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 We'll be right back.
Thank you.
Jak tam się macie? Nie dokażę sobie. Wiele mi sobie dokazuje tutaj zawsze, ja nie wiem. Jak to się dzieje? Nie wiem. To jest on. Tak jest. To jest to. Co ty? Tak. Nasze. Czuję się już prawie jak w domu. Jak już Jureczek, jak przychodzisz, to będzie to jak w domu. Budujesz jakiś dom? Budujesz mi dom. Zaczynamy. A słuchamy w ogóle... Co wiedzą, to wiedzą, jaka jest płyta. Zaraz coś tam o niej powiemy. Thank you.
Halo, halo. Słuchajcie, kończymy powoli, także dziękujemy tu serdecznie za przybycie. Dawaj, Elisa, podbije. Podbijaj na piąteczkę, ziom. Bardzo było nam cię gościć. Miło było nam ciebie gościć. Dzięki wzajemnie właśnie. Jest luz. No zajebiście. A na koniec ci, którzy rozpoznali, jest to płyta wydana przez Neurofunk Society of Poland z polskimi artystami, między innymi z łódzkim efektem, z innymi ziomkami znanymi tutaj z łódzkich klimatów, ale też z całego Polska i Polski są ludzie i został wydany i gra sobie i dobre. I już chłopaki już wydają drugą płytę teraz niedługo z okazji, żeby upamiętnić zmarłego DJ-a Redirecta, jest wydana, będzie druga płyta z jego produkcjami na winylu, na czerwonym winylu 10-calowym. I też do kupienia będzie dany link zaraz tam, gdzie można sobie zamówić. No, jest akcja, także bądźcie czujni. Dobra, panie marynarz, dobra. No to kończymy to. Kończ was wstydu oszczędź. Dokończ. Dokończamy. Nie idziemy. Na razie.